Cześć! Dziś nagrywamy film, w którym odpowiem na pytania, które zadawaliście mi przez ostatnie miesiące. Możecie mnie kojarzyć z internetu jako Panda albo Purple Panda, a słyszałam też, że niektórzy mówią dziewczyna w loczkach od niebieskiej Mazdy. Tak, w MX-5 wielki swap na 3,5 V6. Zastanawiacie się, skąd taki silnik? Z Hondy Legend. To jest C35. Skąd pomysł na ten silnik? Bo takie pytanie też dostałam. Pomysł stąd, że nie chciałam robić kolejnej Mazdy w turbo. Tak, ja wiem, może mnie zhejtujecie, że co, turbo jest fajne i w ogóle super kit, szybko się wkłada. Okej, ale co druga Mazda w Polsce jest w turbo i jakby stwierdziłam, że nie chcę mieć tego co wszyscy, tylko moim marzeniem było mieć zawsze projekt. Ja wiem, projekt to jest skarbonka, do której wkłada się bardzo dużo pieniędzy i to się nigdy nie kończy, o czym się dowiedziałam i tak jest niestety. Ale to daje mega satysfakcję. Po tym jak auto stoi ponad rok w garażu i nagle odpala i jeździ, to jest niesamowita satysfakcja. To jak chodzi, jak brzmi, co tu się stało. W mojej głowie, jak przyjechałam pierwszy raz do chłopaków, zrobili mi zdjęcie i do dzisiaj mi wspominają, jakiego banana i zaciesza miałam na twarzy, jak przyjechałam i od pierwszy raz odpaliliśmy Mazdę. No ale dlaczego V6? Dlaczego ten silnik, a nie inny? Moim marzeniem do Mazdy było włożyć V8, nie V6, ale silnik, który chciałam włożyć, niestety przerósł mnie na samym początku koszt zakupienia takiego silnika. Miał być to silnik LS1 5.7 V8 z Corvetty. Jest to lekki silnik, fajny, w Stanach wszyscy go wkładają. Znaczy ja wiem, że z pojemności jakby nie wynika, że był lekki, ale jest to aluminiowy blok i jest lżejszy od mojego żeliwnego V6, gdzie miał ma więcej cylindrów, a byłby lżejszy mimo wszystko i więcej koni miałby trochę, no. I są gotowe kity w Stanach do tego, ale sam silnik u nas w Polsce kosztuje więcej. No, może nie, ale kosztuje prawie tyle, co mnie słab, sam silnik. Zastanawialiście się, jak jest rozwiązany napęd. Jest silnik z Hondy, flansza łącząca silnik ze skrzynią z BMW, wał skracany z BMW, dyfer z BMW i półosie z BMW. BMW E46 2.8, piasty z tyłu są z E30, żeby został taki sam rozstaw, jak jest w Mazdzie 4x100. Tak, to bo chciałam dalej modyfikację w ogóle. To utniesz sobie z takim... no. Pytaliście o wszystkie ważne modyfikacje związane ze swapem, bo przecież na włożeniu silnika się nie kończy. O sercu Wam opowiedziałam, o przekazywaniu napędu też Wam powiedziałam, zostało jeszcze hamowanie. Więc z przodu jest ogromna tarcza jak na MX-5, jest 305 z czterotłoczkiem z Mercedesa. To nie jest innowacyjne rozwiązanie, już zostało stosowane wiele razy u nas i kilka osób na tym jeździ. Z tyłu jest mniejsza tarcza i są zaciski od Golfa, tak ja wiem, to jest mega hybryda, jest to śmieszne. Ale działa. MX-a wstawiłam do Dream Garage. Jest to niesamowity warsztat, w którym chłopaki czynią cuda. Właścicielem i pomysłodawcą wszystkiego tutaj jest Dominik Turemka, który naprawdę czyni cuda z autami. Co zobaczycie, jak Mazda wyjedzie. Najczęściej zadawane przez Was pytanie to, ile to kosztowało? Ile kosztował Cię swap? Ile wydałaś? Ile pieniędzy? Ile dolarów? Ile? Nie powiem Wam ile, bo sama nie wiem. Nie skończyłam jeszcze Dominikowi płacić. Cały czas przychodzą nowe rzeczy, coś się psuje, coś trzeba wymienić, coś jest nie tak. I niestety cały czas wkładam w to pieniądze. Jest to worek, nieskończony worek pieniędzy. Ale czy się opłacało? Nie wiem. Wiem, że jak tu przyjeżdżam, to mi daje to mega wielką satysfakcję, jak mogę przekręcić stacyjkę i usłyszeć to. Fajne, co? Mnie też jara. Pytanie, które mnie mega zdziwiło, że ktokolwiek zauważył. Dlaczego Mazda na zdjęciach i filmach, które wrzucam, jest bez tylnych lamp? Jest bez lamp dlatego, że lampy będę przerabiać. Miałam seryjne lampy, kupiłam w ich miejsce Lexus Luki. Będą czarne, ale pod czarną folią będą kryły się LEDy i LEDy będą się układały w gwiazdki. Więc jak będziecie jechać za mną, będziecie widzieć tylko gwiazdki. Pytanie kolejne. Wrzucasz foto środkowego tunelu. Co z nim działasz? Tunel środkowy przerabiałam po to, żeby zmieścił się w niego tablet. Tablet będzie połączony z EMU i będzie mi wskazywał różne rzeczy. Jeszcze nie do końca wiem wszystko, co będzie wskazywał. Na pewno będzie temperatura wody, oleju. Nie ma mocy. Jeszcze nie wiem. Będzie hamowana dopiero jakoś za tydzień. Więc jak będzie zhamowana, to Wam powiem. Pewnie nagramy jakiś film z hamowni, jak to wygląda i tak dalej. I wtedy Wam powiem, ile ma mocy, ale jakoś na koniach mechanicznych mi nie zależy. Dla mnie jest ważny moment, a z V-ki będzie go... tyle.
I najcięższe pytanie dla mnie, które mnie bardzo boli. Kiedy Mazda będzie jeździć? Kiedy wyjedzie? Kiedy będzie można ją zobaczyć na drodze? Za 3-4 miesiące powinna być gotowa. Czyli styczeń, luty, marzec. W kwietniu Mazda będzie gotowa. Jak macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ktoś mówił, że mnie prosiła was o łapki. Jak chcecie, to zostawcie, jak nie, to nie. No, dla mnie najważniejsze jest to, żebyście skomentowali film, bo ja się najadłam mega stresu, zanim nagrałam cokolwiek i dużo gadałam i dużo się męczyłam, żeby cokolwiek z siebie wydusić. Najfajniej dla mnie będzie, jak coś skomentujecie, powiecie, czy było fajne, czy było niefajne, czy może jeszcze jakieś pytania macie. Piszcie w komentarzu, to będzie dla mnie największe podziękowanie z waszej strony. Do zobaczenia na kolejnym filmie.